No i witam serdecznie w nowym dniu, czyli w sobotę. Oczywiście z kubeczkiem gorącej kawy, jeszcze z pianką. Dzisiaj wam nie pokazywałam, jak robi się kawa, bo dzisiaj Zbyszek mi zrobił kawę, jak zwykle w sobotę. Idziemy sobie posiąść. Wczoraj to ja sobie tutaj siedziałam ze świeczką. Lampeczki, świeczka, a to takie fajne błyski dawało. Tutaj miałam spiralkę, co by mnie komary nie żarły. Taka byłam wczoraj wieczorem. No, idziemy sobie usiąść na moje miejsce. Tak patrzę już po tych bratkach. Niektóre już się naprawdę kończą. Tutaj już wypadły jedne. Trzeba będzie pomyśleć o jakichś innych kwiatkach. Tylko tak się zastanawiam, jak on, to mi się tak będzie rozrastało. Zobaczymy. I nagle nie wiem, jak ja bym tutaj miała dać kwiatki. Przecież w zeszłych latach w ogóle nie miałam surfini, tylko różnorodne kwiatki tu na balkonie. A teraz się zastanawiam, no nie wezmę teraz pelargonii zwisającej, bo teraz to bym musiała tutaj dać coś, co rośnie do góry. Że te surfinie będą się zwieszać, a coś, co będzie do góry rosło, nie? Tak by trzeba coś tutaj dać zamiast tych bratków, bo już coraz słabiej tu jest z tymi bratkami. No ale nic, zobaczymy. Nie będę się teraz tym przejmować, może w tygodniu pomyślę, pójdę do ogrodnika i tak muszę jechać zrobić na cmentarzu rodzicom. Także pojadę dzisiaj, chyba nie pojadę na ten cmentarz tam, ale no takie popatrzcie. Nie wiem, czy my dzisiaj na ogródek po południu pójdziemy. No bo jak widziałam w prognozie, to mają być chyba koło 14 ma popadać, potem ma być już w miarę ładnie. Ochłodziło się, jest teraz 18, ale ma być, w ciągu dnia się ma ochładzać. Także nie wiem, czy na tą działkę tam podjadę. Miałam patyki wziąć, żeby tutaj moje pomidory tutaj, wiecie, zrobić, podtrzymać. I w sumie bym mogła wziąć ten spryskiwacz z tą gnojówką z pokrzywy. Będzie trochę śmierdziało, ale na noc bym to popryskała tutaj. To by tak wzmocniło te liście tego pomidora, nie? No, tak sobie myślę. No, jak będzie taka pogoda, to nie chce się iść na działkę. Wiadomo, że tam zawsze coś można zrobić w takiej pogodzie, ale tak niezbyt przyjemnie się robi. Chyba, że się rozpogodzi, zobaczymy. No, muszę najpierw do sklepu skoczyć, bo mam zamówione takie gumy podtrzymujące tłumik, bo mi jedna już odleciała. Tam jest Zbyszek, to wiecie, tymczasowo frytytkami związał, żeby ten tłumik mi nie latał, rura wydechowa. No ale zamówiłam sobie te gumy podtrzymujące, no i dzisiaj muszę jechać odebrać je jeszcze, bo nie miała pani na stanie. No, powiem wam, że się fajnie oddycham, fajnie jest, fajnie się dzisiaj też i spało, bo już nie było tak gorąco, a sobie tutaj wczoraj posiedziałam na tym balkonie, aż mi się spać zachciało normalnie. Gdyby tu wygodniejszy ten fotel był, to bym pewnie tu usnęła. Gwiazd oczywiście nie było, chociaż się wypogadzało niebo potem. Już było widać, że jest takie, wiecie, częściowo bez chmur, ale przyjemnie się siedziało. Tylko że tu jest mało miejsca, jest mało wygodnie, żeby na dłuższą metę tak jakiś leżaczek czy coś, to nie wiem, czy bym naprawdę nie usnęła. No i tak, mamy sobotę. Ciekawe, co ja wam to dzisiaj będę pokazywać, co ja tu wam będę dzisiaj filmować. No, do sklepu jak pójdę, to tylko jadę po te gumy, chleb chyba trzeba będzie kupić i to wszystko, bo tak to wszystko jest. Zresztą do sklepu to jest strach chodzić, bo tam się dużo pieniędzy zostawia. No wiecie, wczoraj jeszcze te 170 zł tam wydałam, to może to być dla kogoś, co tam zakupy zrobiłaś, no tylko że ja szłam po takie zakupy, takie, wiecie, no kiełbaska, parę serków, no i kurka wodna, tyle kasy. No, no ale co zrobić,
jeść trzeba, chcemy jeść fajniejsze rzeczy, znaczy fajniejsze, urozmaicone, nie, może nie fajniejsze, tylko urozmaicone. To trzeba płacić, niestety. Tak słychać, jakby grzmiało normalnie, jakby beczki kulali po niebie. A właśnie, wiecie co wam powiem? Właśnie wcześniej jak z wodą wyszłam na balkon, to słyszałam, nie wiecie co ja słyszałam. Nie zgadniecie, chciałam powiedzieć. U góry sąsiadka, chyba u góry, bo tam jest taka nowa pani i to teraz nowe zwyczaje, nie? To ona puszczała lato z radiem. Pamiętacie ten sygnał? Ja już tego wieki, znaczy wieki nie, ale dawno nie słyszałam. I w momencie się przypominają wszystkie wakacje, jak się zaczynały. Lato z radiem to było, no przecież na to się czekało i ta melodyjka. To zaraz w oczach jest morze, plaża, wakacje. Tak mi się kojarzy ta melodyjka z lata z radiem. A ta tak nie była bardzo głośna, ale jak się taka cisza zrobiła jak teraz, to właśnie było słychać lato z radiem. Same dobre wspomnienia wróciły. No. A ja radia nie słucham. Ja jak człowiek zdziczy. Radia nie słucha, telewizora nie ogląda. I o czym tu z człowiekiem pogadać, nie? No, ale ptaszków słucham. Tak, i w mieście mieszkam. I nie słucham tamtych, wiecie, mediów. Dobra. No, Zbyszek radia słucha, jak jedzie w samochodzie do pracy. Oni mają w firmowych autach. No. To on tam więcej wie o świecie niż ja, co się dzieje. Tak. Dobra, to na razie będę kończyć. Troszeczkę sobie tu posiedzę z tą kawusią i potem trzeba będzie się zabrać za życie, jak zwykle. No. To witam was jeszcze raz i serdecznie pozdrawiam i zapraszam na mojego vlogusia. No i kartka z kalendarza na 25 czerwca, jest to niedziela, 176 dzień tego roku. I imieniny obchodzą Lucja i Prosper oraz Albert, Adelbert, Anyt, Dorota, Eulogiusz, Febron, Febronia, Fiebrosław, Kineburga, Maksym, Prospera, Sozypater, Tolisława i Wilhelm. Wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia, zarówno imieninowe, jak i urodzinowe. I jak macie jakieś uroczystości rodzinne, czy tam nawet nierodzinne, jakieś inne, ale uroczystości, no to wszystkiego najlepszego. A właśnie w sobotę imieniny obchodzi teściowa mojego syna. Imieniny i urodziny. Jak mnie, Janka, słuchasz, jak mnie oglądasz, bo wiem, że czasami chyba oglądasz, to spóźnione, ale szczere życzenia. Ja ci tam już pisałam, ale tu na vlogu się trochę prywaty też może być. No, także wszystkiego najlepszego. A teraz przysłowie. Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju. No i słońce. Świt o 3.24, wschód 4.14, zachód 21.03 i zmierzch 21.52, a zachód księżyca 32 minuty po północy i wschód o 11.42. Nietypowe święta. Święto Marynarki Wojennej, Światowy Dzień Smerfa, Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarza. A cytat dnia. Nie można logicznie udowodnić, że coś jest piękne. Trzeba to po prostu odczuć. I to powiedział Antoni Kępiński. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Zapraszam na dalszą część vlogusia. Wczoraj wzięłam tutaj jedną tą różyczkę. Ta reszta już tak troszeczkę wygląda nie bardzo. No i wzięłam jeszcze dwa pączki piwoni.
Także w sumie są trzy. No i na razie chyba już będą się kończyły kwiatki z ogrodu do domu. A jeszcze wam chciałam powiedzieć. O, nie mam czystego. No, teraz to się już da patrzeć, nie? Dzisiaj jak byłam na zakupach, pojechałam po te gumy, co mówiłam. Kupiłam jeszcze 10 jajek, truskawek, nigdzie nie dostałam. To znaczy były u nas na hali, ale były po 13 zł, stwierdziłam, nie biorę. Nie biorę. No i nazbierałam w takim miejscu ustronnym, można powiedzieć, nie przy ulicy i tak dalej. Piękne dziurawce. Pierwszy raz je tam widziałam. Oczywiście nie mogłam się powstrzymać i nazbierałam. Później wam pokażę ten bukiet dziurawca. Muszę teraz pomyśleć, ale tego oleju z dziurawca nie będę robiła, bo jeszcze mam. A tego się przecież nie pije, tego się nie używa tak dużo. Szczerze mówiąc, jest to dobre, ale tak zajeżdża takim troszkę zjełczałym olejem. A to dlatego, że ten olej miał być w słońcu przez całe lato, był w słońcu, bo tak miało być. No, tylko że jak ja potem się tym nasmaruję, te kolana, potem miałam takie spodenki z piżamki, no to one wyprane, a ciągle zjełczałym tłuszczem jadą. No, także chyba bym musiała, nie wiem, jakieś opaski na te kolana zakładać, jak się posmaruję tym olejem. No, wtedy mnie mniej bolą, a tak zaczynają mnie boleć kolana. No, jak się wstaje i tak dalej. Tak, żeby klęknąć gdzieś, wiecie, tak przyklęknąć i wstać, to już ciężko. Zawsze się boję, że nie wstanę. No, ale dziurawiec nazbierałam, także herbatkę może będziemy sobie suszyć, ale piękny bukiet, się zastanawiam, czy nie wsadzić go sobie na razie do wody. Za chwilę wam go pokażę. No i taki ładny bukiet nazbierałam. Dziurawca. Taki piękny dziurawiec. Superowy. O. No i jak widzicie, jestem na działce. Już jakiś czas, już jestem ubrana tak, żeby... Bo chłodno dzisiaj jest troszeczkę. No, a mam leśniejszą bluzkę, nie chcę sobie jej tam, wiecie. Bo tak nie mam zamiaru się dzisiaj brudzić, ale jednak już coś tam zrobiłam. Powiem wam, teraz odwrócę kamerkę i tam widać ładnie te róże, bo wycięłam parę gałęzi sosny tych na dole. Już mnie nie będą po głowie drapały, jak się tutaj będę coś chciała robić. I będzie tu troszkę jaśniej dla kwiatków. Tu zostawiłam taki, wiem, że to nie odrośnie, ale na tym mogę coś powiesić, choćby karmik potem. A to jest taka cienka gałązka, że ona kota może nie unieść. No, tylko tu już znowu zaczyna się, jak co roku, piąć ten winobluszcz na sosnę i będę musiała potem tu drabinę wyciągnąć, stanąć i to wszystko tam najlepiej poucinać, poprzecinać, żeby to nie szło na sosnę, bo potem na tej sośnie jest, ona to zagłusza wszystko i te igiełki i w ogóle cień robi taki totalny już. No. Ale tutaj teraz jak sobie będę siedziała, to będę widziała moje roślinki, moje kwiatuszki wszystkie, no bo wszystkie kwiatki są tutaj, nie? Większość kwiatków, no nie wszystkie, większość kwiatów jest tu. I te róże, no nie wiem, te róże potem, one tylko teraz kwitną, a potem chyba jak przekwitną, to już potem tak sporadycznie tam jakaś różeczka chyba kwitnie, tak mi się coś wydaje. No, ale i tak ładny widok będzie. I ta przy bramce róża też będzie widoczna. No i tak. Tutaj dałam kółko takie, żeby to zabezpieczyć. Teraz to one wyglądają tak nieładnie. Się nie chcą tak ułożyć. One się ułożą znowu, te kwiatki, bo one się już, ten ślad się już kładł. I fajnie mi tak pasuje z tym różem tutaj. No. Także to nie jest tak, jak ja chciałam. Jak ja sobie planowałam na wiosnę, chciałam mieć z jednej strony te ostróżki, potem w takim samym kolorze dalię i to miało być iść z tamtego kąta, tak. Tak się to miało rozprzestrzeniać, jest to całkiem inaczej. No ale tak właśnie jest, że coś sobie planujecie, a potem co inne wychodzi. Tamta róża też już ma kwiatki powoli,
a to co u góry będę musiała ponaginać, żeby tak do Panu Bogu, do nieba nie rosło, tylko poprzyginać i zahaczyć, żeby to był taki kożuszek kwietny potem, nie? Różany. No i tutaj jak wychodzimy, to widać już inne, dalsze części, to też trzeba będzie przyciąć, bo tutaj muszę tą różę odsłonić, tą białą różę, żeby ona miała światło. Bo ona jak była sadzona, to tutaj było daleko do tego winobluszcza, no ale widzicie. No, tutaj to będę musiała tak porobić, a tutaj mam taką wąski chodniczek. No, tutaj będę musiała tak sobie zrobić, bo tu chcę, żeby przejście było, tylko że się ta chusta tak rozwinęła, że tutaj przez tą chustę nie idzie przechodzić. Znaczy, da się przechodzić, ale wiecie. No, tutaj jeszcze będę siała teraz, bo wiecie, jeszcze mam ten kosmos i jeszcze mam nagietek, kto to posieje. Tutaj troszkę poplewię to, co trzeba. Posieję to, żeby to mi tutaj rosło, żeby mi tu jakieś kwaściory nie rosły, tylko niech tam kwiatki. A jak się ten nagietek rozprzestrzeni, to potem on zakrywa, zagłusza inne tam chwasty, co rosną. Byle trawska jakieś nie rosną, perze. No, także może to dzisiaj posieję i tam między te mieczyki też chcę jeszcze posiać nagietki, żeby to też tam wypełniło potem. No, bo mieczyki potem przekwitną, te pójdą do góry, te jak one się nazywają, słoneczniki pójdą do góry, kosmosy raczej też, to na tym niższym piętrze tam, żeby były te nagietki i astry. Tak mi się wydaje, że będzie fajnie. I te ogóreczniki mi tutaj zaczynają kwitnąć już. Dobra, niech są. Może ktoś to uważać za chwast. Mnie się to podoba. Tym bardziej, że to ma właściwości lecznicze też. A i można jeść te liście w sałatce. I smakują ogórkowo, tak jak sama nazwa wskazuje. A tutaj mam takie, można by powiedzieć, chwasty. Ja część tego powyrywam, ale powiem Wam, że to jest roślina też lecznicza, aby się wydawało jakiś taki zwykły chwast. To się nazywa czartawa pospolita. I powiem Wam, że ja już wcześniej wyczytałam, bo ją sprawdzałam, że to jest coś leczniczego. Ja zakładowałam sobie na ugryzienia, na rany. I jak ostatnio mnie tak tutaj swędziało, jeszcze tu mam czerwone, ale już mnie tak nie swędzi i można dotykać i nie swędzi, tak jakby się zasuszało. Ja sobie robię okłady z tych liści. Wezmę zgniot, zerwę liść, zgniotę go tak mocno i potem przykładam, tak wcieram w tą rękę i tak zakładam zapasek, tylko że to mi zapasek z zegarka, tylko że mi się to wypada potem, nie? Co jakiś czas. Ale tak robię tym i jest już dużo lepiej. Już mnie tak nie swędzi, jak dotykam, w ogóle nie swędzi. No, także może mi się to wyleczy. Także to jest prawda. Ktoś kiedyś powiedział, że te zioła, które nam są potrzebne, to nagle znajdują się w zasięgu ręki. Czy tam pod domem coś zaczyna rosnąć, co wcześniej nie rosło. Czy tu w ogródku zaczyna rosnąć coś, co nie rosło. I by się wydawało, że to jest chwast. A to jest roślina przydatna, która nam akurat w tym momencie jest potrzebna. Tak z wieloma rzeczami jest. Tylko że my ludzie tego nie zauważamy tak często. Często się tak przechodzi obok i się mówi, a tyle chwastów. A te rośliny to nie są chwasty. Myśmy sobie wymyślili, że to są chwasty. Bo nam się na przykład nie podoba jako ozdobne, no to jest chwast. Albo się bardzo szybko rozprzestrzenia i no to też jest chwast. A tak naprawdę to nie są chwasty, tylko to wszystko są rośliny, które mają jakieś zadania, nie? Do spełnienia. Także no, odkryłam nową rzecz, że mi będzie służyło. Także mam nadzieję, że no ona tutaj zostanie jakiś czas. Jeszcze coś tutaj znalazłam takiego, ale teraz mi do głowy nie przychodzi. A chciałam Wam powiedzieć, jak już tak tutaj się gadam, się rozgaduję. Tylko pójdę sobie może na moje krzesełko. Nie mogę iść dzisiaj na ławeczkę tam, bo sąsiad jest z kolegą. I słychać, jak gadają. Po co ma być potem słychać, o co oni mówią, nie? O, dzisiaj na tle różyczek.
Tylko ten dzianek muszę zdjąć i go rozebrać. Co chciałam. I patrzcie, i zapomniałam, co chciałam powiedzieć, nie? A, już wiem. Bo już zauważyłam, że u nas zaczynają już lipy do kwitnienia się brać. Wiem, że w niektórych miejscach już w ogóle kwitną lipy, ale u nas jeszcze tutaj nie kwitły. Ja tak obserwuję i widzę, że już pojedyncze pierwsze są już rozkwitnięte i tak na dniach mi się wydaje, jak będzie słoneczko, będą kwitły lipy i będą lipy do zbierania. Tak samo już trzeba będzie patrzeć za orzechami na orzechówkę. No, tak się zaczyna, znaczy zaczyna, już się dawno zaczął sezon zielarski, ale warto zbierać takie rzeczy. Te orzechy, żeby mieć tą nalewkę orzechową, to jest dobre na żołądek, do odtruwania też organizmu. No, także orzechówkę sobie znowu zrobię. Jakieś znajome tam idą chyba, ale ich nie poznaję. Orzechówkę sobie zrobię. No, na orzechy bym musiała gdzieś iść, tak żeby zebrać takiej fajnej wielkości. Zakłócenia mi tu robią. A lipy, no też już będę musiała patrzeć, w który dzień iść i pozbierać sobie tej lipy, nie? Cieszę się z tego dziurawca, który dzisiaj zebrałam. Także, a w domu już mi wysuszył się ten czarny bez. Fajnie by było, jakbyśmy jutro się przeszli gdzieś znowu na czarny bez, ale... Jak ja mam Zbyszkowi powiedzieć, że gdzieś chcę iść na jakieś pola coś zbierać, to wiecie, on potem się krzywi, bo mu się chodzić nie chce. No, nie wiem, a chciałabym jeszcze troszeczkę tego bzuna zbierać, a tutaj nigdzie tak nie mam. No. I jedynie między blokami może, ale tak nie szłam tu między blokami, szczerze powiedziawszy. No, w każdym razie to lipy by się też nazbierało. Fajna lipa jest, ale ona chyba trochę później. Jak do brata tam jeździłam, tylko że teraz samochód na tyle nie jest sprawny, żeby jechać w taką podróż, to tam za brata domem jeszcze się szło przez takie... Ja wam pokazywałam, jak byliśmy tam, te pola takie, nie? I tam są właśnie przy drodze, ale to jest taka droga, nie wiem, czy ja to wam wczoraj mówiłam, czy komuś innemu. Taka droga doprowadzająca właśnie do jednego domu, który jest tak daleko tam. Nie wiem, czy tam dalej potem się da jechać, czy już potem nie. W każdym razie tam jest bardzo dużo lipy i ta lipa jest tak nisko, można ją zbierać normalnie stojąc tak. Jest tak jakby krzak i potem drzewo. Tak, taka wiecie, aż do dołu jest ta lipa, nie? Te kwiaty. No i tam bym chętnie jechała, żeby sobie nazbierać tej lipy. No ale i bez też tam był przecież czarny. No ale na razie, dopóki nie mam z silnikiem zrobione, to na dalszą drogę się nie mogę wybierać. Mąż tam jeszcze też nie skończył bratu robić tam z tym prądem. Znaczy się tam można mieszkać, ale tam jeszcze trzeba coś podłączać i tak dalej. No ale dopóki z tym samochodem nie jest zrobione, to się nie możemy wybierać w taką podróż. No i to mnie bardzo boli, bo ja bym sobie tam raz na jakiś czas jechała, on by sobie tam porobił, a ja bym sobie tam się wypuściła na te pola i bym tam pozbierała. Pewnie i dziurawca bym pozbierała, i w rotyczu bym pozbierała. A to takie jest wszystko, wiecie, sielskie, anielskie. Takie wydaje mi się bardzo czyste, ekologiczne takie, nie? No. I są tam wprawdzie pola i pewnie jakieś nawozy tam są rozpylane, ale to jest tak troszeczkę dalej od pola. No. Ja to chyba wam wczoraj mówiłam, ale ja nie jestem pewna, czy to wam mówiłam, czy komu innego. To tak już jest, w tym wieku to tak się ma, nie? Też nie wiadomo, co się komu mówiło. No. I tak, to by było na razie tyle. Za chwilę będziemy robili grilla. Ja jeszcze będę chciała, jeszcze nie wiem, co będę robiła. No, wzięłam się za to obcinanie tych gałęzi, bo mnie denerwowały. Nie szło przechodzi, bo mi zaraz tutaj wyciągają pojedyncze włoski i potem mi te włoski spadają i mnie kilają. Kurza mnie to. No, mam tu co robić, ale jeszcze nie wiem, co będę robiła. Zbyszek dzisiaj się zajął zamkiem, bo zamek nam się zacinał i czasami nie szło wejść na działkę, a czasami nie szło wyjść z działki. No, także zrobił ten zamek, naprawił go tam, wysmarował i wszystko. Znaczy musiał go rozebrać, to nie jest tam, że mu psiknął dwa razy WD-40 i to wszystko. Musiał go wyciągnąć, rozkręcić i tak dalej. No i teraz nie wiem, co tam będzie robił. Najpierw zrobimy ogień w tym
grillu. Ja tam nastawię to, co ma być grillowane, a potem będziemy dalej coś robić, nie? Każdy pewnie swoje będzie robić. No ja tutaj mam troszkę propozycji do roboty, ale nie wiem za co się zabiorę. No. Dzisiaj i tak bym chciała wcześniej do domu przyjść, nie tak późno wieczorem, bo potem się nie umiem wyrobić z całą robotą, co jest przed niedzielą. Utka sobie już wyciągnęłam na jutrzejszy obiad. Także utka, sałata, ziemniaki, rosół jeszcze jest. Także obiad będzie, no nie gotowy, ale wiecie, już jest wymyślony, to już jest dużo. Deser już też mam coś tam, ćmi jakiś pomysł. Tylko trzeba będzie wcześniej przyjechać do domu po prostu. A my to potem siedzimy do końca, jak najdłużej. Jak się już ciemno robi, to jedziemy do domu, nie? No. A jak się ciemno robi, jedziemy do domu, to już jest 9:30. Zanim dojedziemy, zanim co, to jest 10:00 i możecie sobie wyobrazić, nie? Jak to potem wygląda. No, dobra, to na razie się rozłączę i jak będzie coś ciekawego, to znowu wam pokażę. Albo poopowiadam, zobaczymy, nie? No. Dzisiaj mamy świętego Jana. No. Wczoraj sobie posiedziałam, mówiłam wam, nie, że sobie siedziałam na balkonie. Fajnie się siedziało, dzisiaj się ochłodziło dosyć, ale już ma znowu iść temperatura do góry. No już o tej porze miało być znowu 20 stopni, ale nie wiem, czy tyle jest. I jutro już ma być pięknie i ciepło. Zobaczymy, jak to będzie, nie? Dobra, to ja się zbieram, zadzieram kiece i lecę. No i musieliśmy przerwać robotę, bo zaczęło znowu padać. A ja tak akurat już się wrobiłam tam, w to miejsce wam pokażę. Teraz aktualnie nie pada, ale zaraz będziemy jedli. Czekajcie, tu zaczęłam, bo tutaj jest chodnik. Odkryłam, że tu mam chodnik. Tylko to było tak tą trawą i to jest łatwiej się ściąga, niż jakby to było tak normalnie w ziemi. Także już tutaj się zabrałam za to. No i róweczki takie ładne. Tu jest ciasno, się będzie przechodziło. Różyczki pięknościowe. Tutaj te też. O, jak pięknie. No. Tam już teraz widać, że przechodzi ta chmura. Ale już mam całe plecy mokre. No powiedzcie, czy to nie wygląda pięknie. No powiedzcie, czy to nie wygląda pięknie. Ja wiem, sama chwała w kącie stała i tak sobie powtarzała. Ale no nie mogę się napatrzeć. Jak to teraz tak kwitnie, bo potem to już też będzie różnie. To będę musiała tutaj poobcinać, bo to jest, tam już się trzeba bardzo schylać, żeby przechodzić. No ale tutaj też troszkę powyrywałam. Wiadomo, że płatki z róży opadają. No i tutaj posiałam też tą nagietek. Tam posiałam nagietek i kosmos. Także to teraz takie biedne wygląda. Tak to ładnie wyglądało przedtem, a teraz tak biednie, ale tak to się to kładło na wszystkie strony, się to też nieładnie potem by wyglądało. No. A najlepsze jest to, że jak sobie tam usiądę, to tutaj wszystko widzę. No, za Zbyszkiem to raczej siadam tam, ale tutaj będę sobie mogła siadać jak będę sama, bo to sobie tutaj mam też stolik, to mogę sobie tak usiąść, żeby widzieć to wszystko, nie? I już mi teraz nic nie będzie przeszkadzało. No, i będę mogła też czuć te zapachy. Tu mam widok, tutaj też, tylko muszę te irysy już poprzecinać. Ale zamierzam w poniedziałek, wtorek przyjść. W następnym tygodniu tak codziennie może uda się na 2-3 godzinki przyjść, bo nie mówię, że od rana, bo nie, to się nie sprawdza od rana, bo wiadomo, że od rana to ja mam robotę w domu. Jakieś zakupy, no zakupy nie zamierzam robić, wiecie? Nie zamierzam robić zakupów, bo coś idzie do sklepu, to się płaci, ale czasami trzeba. No, także wiadomo, że jak do późna robię z filmem, no to potem troszeczkę sobie pośpię. Ale to też, wiecie, to troszeczkę to tak jest do 8, nie? To nie jest, że ja tam śpię do 12. No. No i mam nadzieję, że uda się mi tak, wiecie, coś tam szybko porobić w domu
i przyjść na działkę. Już nie mówię o której godzinie, bo to cały czas jest walka. To jest taki challenge, codzienny challenge, o której ja będę mogła wyjść na działkę. No, że porobi sobie w domu i wyjść na działkę. Teraz już mamy koniec roboty, już nie będę nic więcej robiła. Zbyszek robi jeszcze kawkę. Moja kawka już gotowa. Jeszcze od Zbyszka, tam już nam się zrobiło nasze jedzonko. Ugrylowało, to tylko kawka wejdzie na stół, to też i z tym jedzonkiem. Mamy tam kiełbaski, paprykę i cukinię tym razem. No i sobie pojemy, także już jak przyjdziemy do domu, to nie trzeba będzie już zrobić z jedzeniem. Tylko będę musiała ten dżem dzisiaj jeszcze. Jeszcze muszę do piwnicy po słoiki iść. I ten dżem w końcu, bo już znowu był przygotowany i w końcu już go trzeba będzie dać do słoików, ten dżem, nie? No, także... Jeszcze to mnie czeka, no ale już przynajmniej chciałabym zakończyć vlogusia. Mam nadzieję, że mi się uda teraz zakończyć tego vlogusia i po prostu jak zjemy, przyjdziemy do domu, to już tylko film się będzie tam robił. Znaczy się jeszcze muszę go poskładać. No ale wiecie, to już żeby to było prędzej, nie? No chyba, że nie zdążę wszystkiego tutaj nagrać, to potem jeszcze na balkonie usiądę na chwilkę. Nie powinno być za ciemno. No i to tak. Także nie będę wam tu teraz wymyślać. Już tam chyba Zbyszek kawę przyniósł, to już będziemy jedli. Także zobaczymy się za chwilkę jeszcze. No i jestem już w domu. Już jakiś czas i już mi się ten dżem tutaj zagotowywuje. Właściwie już bulka i będziemy mogli już do słoiczków sobie go dawać. I teraz robię na dół. I będziemy napełniać słoiczki. Mam nadzieję, że to mi na boki nie poleci. Troszeczkę czysta. Jest już gorący i jest lejący, a wcześniej jak było chłodne, to było takie galaretkowate. Także będzie fajnie. Jestem ciekawa, ile mi tych słoiczków wyjdzie tu. To jest głupie, bo to jest troszeczkę za małe. O, na te będzie pasowało słoiczki, a na te mniejsze to tak nie bardzo. I tu mi tak ciekło od razu tym dżemem. O. Jednak tu trzeba mieć tą szczereczkę. Tu mi fajnie wyjdzie. Tu już przynajmniej nie muszę się bać, że mi gdzieś to tam wyleci. Daję od razu do większych tych słoiczków dżemowych, bo takich malutkich to potem się tylko co chwilę otwiera słoiczek. A tak to przynajmniej będzie na trochę. Może będzie mniej tych słoików, ale jeszcze troszeczkę. Tak. Tutaj więcej tych słoików przygotowałam, ale nie wiem, czy ja wszystkie zapełnię, ale lepiej mieć więcej przygotowanych niż wiecie, nie? No. I tak, mamy sobotę już znowu, koniec dnia. Chciałam sobie jeszcze włosy zrobić, ale nie wiem, już sobie znowu zalałam piec, dopiero go umyłam. Nie wiem, czy zdążę jeszcze zrobić z tymi włosami. Jak już jedliśmy tego grilla, to już znowu słoneczko wyszło, bezchmurne niebo się zrobiło, a wcześniej deszczu popadało, także plewiłam to, a mi na plecy deszcz leciał. No. To tak jest. Chyba za dużo, tam się to wyleje. No. Kurczę. Wylało się. No i takie straty. Takie straty.
Troszkę przesadziło mi się. No i wyszło mi 6 słoików dżemowych i 3 takie te mniejsze. Tutaj jeden taki jest, jeden czy dwa? Jeden. Jest z tej musztardy takiej, czy ja ostatnio dużą taką kupuję. No, no to mam 6 takich i 3 takie, także. I to co poprzednio było, teraz nie wiem czy za dużej głowy nie będę miała. Chyba już nie, nie? No, się troszeczkę oddalę. Także słoiczki zrobione wreszcie. Miałam to prędzej, tylko musiałam iść do tej piwnicy po słoiczki. A tam tylko powybierałam te małe, nie brałam, bo ja tak wiecie, jak tak tutaj używam słoiczki różne, to potem tutaj wkładam je sobie pod krzesło. I potem jak wynoszę do piwnicy, no to różnej wielkości do jednej siatki pakuję do takiej reklamówki i wynoszę. I znowu potem różnej wielkości i wynoszę. A patrzę, czy mi się nagrywa. A jak teraz poszłam, no to nie przynosiłam tamtych siat, tylko po prostu poszłam tylko po te na dżem, no bo po co mi tam półlitrowe i czy tam litrowe słoiki, nie? To wzięłam sobie tylko te. No bo potem znowu bym musiała tamte duże gdzieś tu upchnąć pod krzesło, bo bym też od razu z tym nie szła do piwnicy. A tak tutaj część potem, z kilka tu zostanie, a resztę powynoszę do piwnicy te dżemy, no bo gdzie to trzymać. I w sumie nie wiem ile tam jeszcze zostało z poprzedniego razu dżemu, teraz tutaj przybyło, także truskawki to chyba już nie będę robiła dżemów, no bo my aż tak znowu tych dżemów nie jemy, nie? Ale teraz już będzie można tak swobodnie, będę ja mogła też sobie z dżemem zjeść, czy do jakiegoś deseru dodać tego dżemu, no bo jest on tylko na ksylitolu. No i jestem z tego powodu bardzo zadowolona i sobie pomyślałam, że porzeczkę czarną, czerwoną, jak tam pozbieram z ogródka, bo kupować nie będę specjalnie, ale jak pozbieram, no to tyle ile zjemy, tak, a resztę też zrobię takie właśnie dżemy na ksylitolu. I będzie fajnie. Po prostu, żeby to zamknąć w słoikach, żeby mi się nie zmarnowało. A znowu aż tak dużo nie mam tych krzaków, że tam nie wiadomo ile to będzie, to by to potem jest parę słoiczków w sumie z tego. Tylko tu właśnie z tą pektyną to fajnie jest, bo nie musiałam tak odparowywać tych dżemów, żeby ta woda odparowała w tych truskawkach, bo potem z 4 kg to mi się tak malutko tego robiło, tego dżemu. A jak dałam tą pektynę, no to mi od razu tak żeluje. Także troszkę to tam odparowałam, ale niezbyt dużo. Nie trzeba było dużo. Tym bardziej, że widziałam, że jak mi wystygł ten dżem, bo go zostawiłam tak, nie? No to jak był zimny, to już był taki, w sumie już by mógł być taki do smarowania. Także jak wystygnie, a potem się jeszcze taki słoiczek da do lodówki, to już całkiem takie fajne. I nie trzeba to odparowywać tyle. No i oczywiście od razu więcej wychodzi tych słoików, nie? No. Także zadowoleństwo jest. Z porzeczek też będę robiła, jak mi tylko dojrzeją te porzeczki. To też sobie tam porobię, tam wiadomo, że będzie mniej pewnie słoiczków, bo tego tam nie mam dużo tych owoców. Ale zawsze to coś tam można do słoika sobie dać. Kompotów nie będę robiła, bo my potem nie za bardzo te kompoty pijemy. No, a jestem ciekawa, czy jakby tak zrobić taki kompot właśnie na ksylitolu. Tak, żeby na święta był. Nie wiem, muszę tylko zobaczyć, czy są takie przepisy. Bo to, żeby wiedzieć, ile tego ksylitolu potem dać. Nie, tutaj już proporcje mam do tego truskawkowego, jakbym tak miała dużo malinek. Oczywiście najważniejsze, żeby te malinki zjeść, jeść tak na świeżo. Ale jakby było tak bardzo dużo, to bym mogła też narobić takich dżemów albo konfitury właśnie malinowe. To już na dżem malinowy to już mam też przepis
proporcje, ile czego dać, nie? Ile ksylitolu na jaką ilość malin. Także jestem zadowolona i zmęczona dzisiaj, bo to już jest znowu, widzicie, już jest ciemno, już jest znowu późno. Teraz jeszcze szybciutko zmontuję film, no i tam wiadomo, to co się przy sobocie zawsze robi wieczorem. To jeszcze, to znaczy się chciałam włosy sobie pofarbować, ale nie wiem, czy mi się jeszcze będzie chciało, czy znowu sobie to przełożę na kiedy indziej. To farbowanie włosów. No, zależy, jak mi szybko pójdzie z filmikiem. Także to by było dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę. Dżemiki, gdybym musiała ten dżem wziąć. O. Dżemik będzie, dżemiki będą, już są gotowe. Nawet kolor jest chyba fajny kolor, nie? No taki truskawkowy, no. Także dziękuję Wam za uwagę, za to, że jesteście, za komentarze, za subskrypcję. A jak jeszcze nie subskrybujesz, a nie ma przeszkód do tego, no to zasubskrybuj, jeśli chcesz oglądać wszystkie moje filmy, to znaczy chcesz dostawać powiadomienia. To można zasubskrybować, jeśli tego nie robisz, bo to nic Cię nie kosztuje, a mi dużo radości sprawi, jak będę widziała, że mi subskrypcje rosną, bo to znaczy, że ktoś chce oglądać te moje filmy, nie? Oczywiście nie umniejszam tym wszystkim, którzy do tej pory subskrybują i oglądają, bo ważniejsze też są te wyświetlenia, bo to wtedy widzę, ile ludzi ogląda. No. Także dziękuję Wam wszystkim i zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa.